północno-zachodniej części Mazowsza, w pradolinie rzeki Wkry, leży gmina Sochocin. Głównym składnikiem drzewostanu tych terenów jest sosna. W mniejszym stopniu występuje tu brzoza, olsza, dąb, świerk i grab. Ważnym elementem krajobrazu jest rzeka Wkra z jej dopływami, Raciążnicą, Płonką i Łydynią. Ich ekosystemy, układ koryta rzek, bogata i zróżnicowana roślinność brzegowa kształtują oblicze przyrodnicze gminy i wzbogacają jej bazę agroturystyczną. Malownicze zakątki nad brzegami Wkry urzekają turystów urokliwym krajobrazem, czystym leśnym powietrzem, dając chwilę wytchnienia od wielkomiejskiego stylu życia. Sochocin to miejsce ciche i spokojne, ale też wyjątkowe, bo do dziś pielęgnujące pieczołowicie swoją historię, kulturę i tradycję związaną z nieistniejącym już rzemiosłem, wyrobem guzików z muszli. Mówiąc o początkach guzikarstwa w Sochocinie, należy cofnąć się w czasie do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to bardzo trudna sytuacja gospodarcza zmusiła mieszkańców do poszukiwania nowych źródeł zarobkowania. Skierowano się wtedy w stronę rozwijającego się prężnie na nizinie północno-mazowieckiej guzikarstwa. Surowcem do produkcji guzików były muszle, początkowo importowane, a później wyławiane z polskich rzek. Każdego roku, od wiosny do jesieni, poławiacze wyruszali na rzeki smukłymi łodziami, zwanymi lejtakami lub półlejtakami, i za pomocą czerpaków lub podbieraków wyławiali małże. Początkowo poławiacze oddawali guzikarzom muszle za darmo lub za symboliczną kwotę. Później sprzedawali je już na wagę jako cenny surowiec. Sprowadzone do Sochocina muszle sortowano, dzielono, oczyszczano z pyłu i piasku oraz osuszano z wody. Muszle w zależności od gatunku małży różniły się wielkością, grubością i ubarwieniem. Największe z nich miały połyskliwy środek i brunatną powierzchnię zewnętrzną, inne grube ścianki w brązowym kolorze, a te najpopularniejsze i najczęściej spotykane perłowe wnętrze i oliwkową barwę zewnętrznej skorupy. Guzikarstwo nie było trudne do wyuczenia i nie wymagało ogromnych nakładów finansowych. Szybko więc rozwinęło się i znalazło nowych adeptów, którzy wiedzieli, że precyzyjne wykonanie gładkiego guzika zależy od porządnego przygotowania niezbędnych narzędzi i maszyn poprzez poprawne ustawienie i naostrzenie ich elementów. Warsztaty guzikarskie organizowano przede wszystkim w mieszkaniach i zabudowaniach gospodarczych. Maszyny do produkcji, tokarka i dziurkarka, były w większości przypadków sprowadzane, natomiast borownię i bęben rzemieślnicy budowali na własną rękę. Przystąpiliśmy do maszyny, która się nazywa borownia. Wyzinamy na tej maszynie krążek. Krążek z takiej całej muszli. O, tak wygląda krążek. Teraz puszczamy maszynę w cuk. No i zaczynamy wyrzynać. Z trzymanej w cęgach muszli guzikarz wycinał przy pomocy obracającego się bora
szare i żółte krążki, które wpadały do niewielkiego pojemniczka. Borowanie wymagało siły fizycznej, pochłaniało najwięcej czasu i wytwarzało największą ilość pyłu, a zajmowali się tym wyłącznie mężczyźni. Ta muszla już się dalej nie nadaje, już bo już jest tutaj cieńsza. I z takiej muszli możemy wyciąć trzy ładne krążki, które się będą nadawały już do dalszej obróbki. Resztki muszli, pozostałe po wyborowaniu, wysypywano na ulicę dla utwardzenia powierzchni. Krążki wycięte z muszli trafiały w ręce tokarza, który umieszczał je w specjalnym pierścieniu tokarki. Na tym etapie zadaniem maszyny było wygładzenie krawędzi krążka i wyszlifowanie jego powierzchni. Toczone krążki wkładamy w zamek maszyny do dziurkowania, no i robimy dziurki. Przy dziurkowaniu krążek umieszczony w odpowiednim zamku obracał się o 180 stopni, a specjalne igły robiły w nim dwie albo cztery dziurki. Wyszlifowane i wydziurkowane krążki nadal były szare i żółte. W celu odbarwienia i nadania im śnieżno-białych odcieni, guzikarze wsypywali je do ogromnych szklanych butli, zalewali odpowiednim kwasem i tak gotowali przez ponad godzinę. Wybielone guziki trafiały do drewnianego bębna, wcześniej wypełnionego trocinami i kawałkami wosku. W wyniku kilkugodzinnego obracania bębnem otrzymywano oczyszczony, wygładzony i błyszczący produkt. Gotowe guziki wysypywano na drewniane matryce zwane liczydłami ze 144 okrągłymi zagłębieniami. Odmierzano w ten sposób ilość guzików określaną mianem gros, czyli tuzin tuzinów. Guziki z muszli miały różne średnice. Najmniejsze z nich przyszywano do koszul, większe do poduszek i pościeli. Wypolerowane guziczki dajemy paniom, które naszywają na kartoniki. I pakujemy w takie oto paczki, po 10 grosów tu jest, to są już guziki gotowe do sprzedania. Właściciele zakładów guzikarskich umieszczali paczuszki z naszytymi na tekturki guzikami w podróżnych walizkach, z którymi jeździli na bazary do Warszawy, Łodzi, Krakowa. Tam sprzedawali wytworzone przez siebie guziki. Niekiedy otrzymywali od znanych sobie stałych kontrahentów listowne zamówienia na konkretną ilość guzików. W latach 60. produkcja guzików z muszli powoli stawała się nierentowna, a w pracowniach guzikarskich pojawiła się wtryskarka. Maszyna o napędzie elektrycznym, wytwarzająca szybciej i taniej różnokolorowe guziki z tworzyw sztucznych. Zmierzch produkcji guzików z muszli miał miejsce pod koniec lat 50. XX wieku. Z kolei ostatni zakład produkujący kolorowe krążki z tworzyw sztucznych zakończył działalność z początkiem lat 80. Dziś pozostały już tylko pamiątki i wspomnienia po dawnej tradycji i mieszkańcach zajmujących się guzikarstwem.